Cześć i dzień dobry, nazywam się Anita Kijanka i witam Was na kolejnym webinarze z cyklu Strong Women in IT. Moim i Waszym gościem dzisiaj jest Justyna Wronka-Dudzińska, a naszym tematem przewodnim będzie chmura i analityka danych. Temat tak ciekawy, jak jednocześnie i skomplikowany, ale najpierw poznajmy naszego gościa. Cześć Justyna. Cześć Anita, dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz nam, czym zajmujesz się na co dzień? Czym zajmuje się Head of Consulting w X-Plusie? Wszystkim się zajmuję. Oczywiście żart. Tak, ja w X-Plusie jestem odpowiedzialna, jakby mam takie dwie strony swojej odpowiedzialności, taką bardzo operacyjną, czyli właśnie Head of Consulting i zaraz wyjaśnię, co to oznacza, i drugą taką trochę bardziej strategiczną, jestem również członkiem zarządu. Natomiast oczywiście, jakby ponieważ pochodzę jakby z tego źródła konsultingowego, swoją karierę zaczynałam jako konsultant i szukałam tych wartości biznesowych właśnie u klientów, to tam jest moje serce, tak? I to jest gdzieś tam ta moja przestrzeń, w której się rozwijam. Więc my jako X+, a w szczególności właśnie ten mój zespół konsultingowy, staramy się klientom dostarczać wartość biznesową, oczywiście przy użyciu aplikacji biznesowych. I to jakby to jest ten core naszej działalności, tak? Czyli szukamy, próbujemy odpowiedzieć sobie i zidentyfikować dobrze potrzeby klienta po to, żeby znaleźć, co jest tym clue, z czego on będzie najbardziej zadowolony, co da mu long term wartość, co da mu tą potencjał, możliwość, jak przekroczy swoje granice, w których dzisiaj jest, a chciałby się znaleźć w jakimś innym miejscu. Myślę, że to jest jakby najważniejsze nasze zadanie jako zespołu konsultingowego podczas pracy. I jak długo pracujesz już w X-Plusie? W X-Plusie pracuję 10 lat. Natomiast jakby z samym obszarem business application i tym ekosystemem zajmuję się już ponad 18 lat. Tak więc to jest taka długa perspektywa. To kawał czasu, to jak sobie tak myślę na przestrzeni lat, to patrząc jak technologie się zmieniają, to też usługi, które wy świadczyliście, na pewno też mocno się zmieniły, czy rozbudowały. Jakbyś mogła tak spojrzeć retrospektywnie na te 10 lat w X-Plusie, to jak postrzegasz rozwój technologii? No właśnie, to myślę, że w ogóle technologia to jest taka przestrzeń, w której nie nudzisz się, znaczy tam jakby nie ma nic pewnego, znaczy z jednej strony nie nudzisz się i to jest pewnie sporo pozytywów, natomiast druga noga, ta taka trochę bardziej negatywna, ale dla mnie wprowadzająca ten fajny taki dreszczyk emocji, to jest to, że tam nic pewnego nie ma również, tak? Czyli nie wiemy, co tam stoi za drzwiami, jak się zmieni świat, w którym obszarze będziemy mieli największą zmianę i takie największe challenge do zaadresowania, zwłaszcza w warstwie biznesowej, bo ja podkreślam, że my działamy w obszarze wdrożeń business application, systemów ERP i wszystkich innych aplikacji, serwisów, usług, które właśnie w tym zakresie są adresowane dla klientów, więc to jest taka przestrzeń, która w zasadzie to jest never ending story, nigdy nie wiesz, nigdy nie jesteś wystarczająco doskonale przygotowana do tego, żeby podjąć kolejny projekt, dlatego że w tym kolejnym projekcie na pewno pojawi się jakaś nowa wersja, jakieś nowe możliwości dla klienta, a sam klient w trakcie swojej przygody z tym wdrożeniem też z całą pewnością będzie się zmieniał. Więc my mamy właściwie i wyzwania technologiczne, i funkcjonalne, i też biznesowe, tak? Czyli takie, w których to dostrzegamy to, jak nasi klienci odnajdują się w tej rzeczywistości zewnętrznej, jak postrzegają swoją pozycję, gdzie chcą być, jakby never ending story, tak? Pamiętam, jak to było chyba między 8-7 lat temu, wszyscy czekali na rok mobile, wszyscy czekali, kiedy będzie ten rok mobile, ale tak naprawdę nie zauważyliśmy, kiedy ten mobile stał się naszym życiem, takim naszym codziennym funkcjonowaniem. Czy mogłabyś stwierdzić, czy zdefiniować, że rok 2020-2021 to jest rok chmury? Tak, z całą pewnością tak. Znaczy faktycznie ten mobile to myślę, że to mniej więcej dzieje się dokładnie to samo, tylko właśnie ma tą szeroką perspektywę. I co ciekawe myślę, ta szeroka perspektywa nie dotyczy już tylko biznesu, bo zauważcie, że dzisiaj oprócz tego, że faktycznie mamy
pewnie mniej więcej około 20% przedsiębiorstw w Polsce, które gdzieś tam już przeniosły się do chmury, to zaczynamy również przenosić do chmury tą całą część taką bardziej publiczną, tak? Czyli instytucje publiczne zaczynają się tam przenosić. Mhm. I oczywiście to nie jest mój najważniejszy obszar zainteresowania, bo jak mówię, jestem w biznesie, ale to jest taki wystarczająco silny sygnał, że w zasadzie jakby faktycznie nie ma odwrotu, tak? Że ta chmura jest czymś, co czeka w zasadzie wszystkich. Pytanie, jak dobrze się do tego przygotujemy. Dzisiaj Microsoft i Google, tak, to są jakby dwaj najwięksi jednak gracze z tej takiej piątki, myślę, dostawców chmurowych, inwestują miliardy dolarów u nas, tak, w Polsce, na tym polskim rynku, jakby w środowisko chmurowe, i tu oczywiście nie chodzi tylko o tą przestrzeń taką typowo serwerową, tak, czyli data center, ale również całą resztę, która za tym idzie, czyli software, usługi, kompetencje IT, które są kompletnie inne, te chmurowe, na zupełnie innym poziomie niż te, które dzisiaj znajdujemy w działach IT naszych przedsiębiorstw, tak w Polsce, jak i za granicą. To tutaj, myślę, nie ma znaczenia. Ta dynamika jest, powiedziałabym, olbrzymia, tak? I jakby wszystkie płaszczyzny, myślę, tą dynamiką już są objęte w tym momencie. Także z mojej perspektywy my już dzisiaj się nie przygotowujemy do tej chmury. Ten proces po prostu w zasadzie już rozpoczął się w zakresie i biznesu, i publiku. Kiedy myślimy o chmurze, to myślimy o tym, że praca zdalna na pewno ją bardzo przyspieszyła. Czy obserwujesz jakieś takie biznesy, które trochę chcą przeczekać tą pandemię i te konieczności trochę przejścia na pracę zdalną i konsekwencji, na przykład chociażby właśnie przejście do chmury ze wszystkimi danymi firmowymi? Czy obserwujesz jakieś biznesy, które jeszcze się wahają, i jeżeli chodzi o wejście do chmury, i czy myślisz, że to ma przyszłość? Czy to jest tak, że właśnie chmura i już nic innego, nie koniec, tylko chmura? Jeśli chodzi o branżowość, to zaryzykowałabym powiedzenie, że nie ma takiej branży, która by chmury jakoś tam nie dotknęła, tak? Czyli która uważa, że ten proces jeszcze, że ona na przykład nie jest wystarczająco dojrzała, albo że ten proces jeszcze jakby nie jest konieczny do tego, żeby uzyskać przewagę konkurencyjną w zakresie, no, tej branży danej, o której mówimy. Natomiast oczywiście są takie przedsiębiorstwa, które są na różnych etapach swojego rozwoju, tak? Czyli w zależności od jej wielkości, średnie, duże, małe, wiadomo, każdy z tych przedsiębiorstw trochę inaczej odnajduje się w tym świecie, i jedne są bardziej gotowe, drugie mniej gotowe. Myślę, że te przedsiębiorstwa duże, średnie, a w szczególności średnie, chcą zdecydowanie wykorzystać potencjał. Mało tego, wydaje mi się, że właśnie pandemia, czyli ta nasza praca online od roku w zasadzie, powoduje, że bardzo przygotowujemy się do tej wykonawczej strony wdrożenia chmury. To znaczy, z jednej strony przedsiębiorstwa, ze względu na spowolnienie jednak gospodarcze, ono jest widoczne, tak czy inaczej, w branży technologicznej może nie, ale myślę, że w każdej innej jak najbardziej, więc to spowolnienie powoduje, że wszyscy CFO przyglądają się zdecydowanie mocniej danym, tak? Czyli patrzą na ROI, liczą je, szukają prawdziwej wartości biznesowej, ale z drugiej strony te przedsiębiorstwa wiedzą, że teraz jest ich czas na wdrożenie chmury. Dlaczego? Bo jeśli spowolnił trochę biznes, to przygotowanie będzie łatwiejsze, będzie rodzić mniejsze ryzyko ewentualnego utrudnienia działania tego biznesu w trakcie tak naprawdę implementacji nowych rozwiązań. Więc z tego punktu widzenia uważam, że to przeczekanie, jeśli nawet jest, to ono polega na lepszym przygotowaniu się do tego kroku, i to przeczekanie raczej dotyczy takich przedsiębiorstw, które obserwują znaczące spowolnienie wpływające na ich takie operation KPIs, wydaje mi się, na poziomie takim, takiego bezpieczeństwa, tak? Taka jest moja perspektywa. A czy obserwujesz jakieś takie najpowszechniejsze błędy wynikające z przejścia do chmury albo z samego modelu, samego mechanizmu przechodzenia? Jakieś takie błędy, które uważasz, że są powszechne, albo zauważasz, że na przykład u wybranych klientów one się powtarzały?
bo zakładam, że teraz większość nas się uczy. My wszyscy się uczymy przechodzić na pracę zdalną, uczymy się chodzić chmurem, uczymy się z niej maksymalnie dużo korzystać. I to jest tak jak z nauką chodzenia czy jazdą na rowerze. No, trzeba się parę razy potknąć, przewrócić, żeby się nauczyć mimo wszystko i wyciągnąć wnioski. Jesteś w stanie coś takiego przedstawić? Dosłownie dwa, trzy przykłady na przykład i takie wąskie gardła właśnie na etapie wdrażania. Tak, na pewno tak jest. To znaczy, na szczęście wydaje mi się, że ten etap przejścia do chmury już jest na takim etapie, czyli w takim miejscu, gdzie te błędy ktoś już popełnił. I one stają się wyzwaniami. Znaczy, musimy o nich wiedzieć, umieć te ryzyka zidentyfikować i mieć jakiś plan na ich mitygację. Więc to jest, myślę, już taka wiedza, która szczęśliwie jest powszechna. Jakoś tydzień temu mniej więcej przeglądałam takie statystyki, które pokazują nam, że rok do roku to ta właśnie struktura spółek, które przychodzą do chmury, ma znacząco wzrastać. Tak? Powiedziałam, tam chyba zdaje się około 20% przedsiębiorstw już przeniosło swoje dane do chmury. To oczywiście nie oznacza, że wszystkie usługi już są w chmurze, bo jakby ten proces jest jednak taki długi i jakby mocno biznesowo rozczłonkowany po to, żeby nie powodować destabilizacji tego biznesu. To jeśli chodzi o takie wydatki na usługi, to one znacząco rosną, czyli firmy widzą już, że są korzyści, czyli nauczyły się już, tak? Czyli ta dynamika wydatków jest duża, to znaczy, że już umiemy skorzystać z wiedzy, którą no, ktoś podjął. I to, co jest, to myślę, że ja bym powiedziała, że są takie chyba trzy istotne z mojego punktu widzenia, tak? Pierwszą taką barierą, którą trzeba pokonać, to jest rozumienie kosztu tego przejścia. To znaczy, co do zasady mówi się, że chmura generalnie daje przewagi w tym zakresie, tak? Czyli realnie potrafi ograniczyć wydatki w zakresie utrzymania infrastruktury. Jak je ograniczyć, to jest oczywiście pewnie drugi webinar, moglibyśmy na ten temat poprowadzić, ale generalnie jakby daje tą perspektywę. Natomiast wszystkim wydaje się, że to się stanie od razu. Tak? Jakby nie, bardzo często firmy podejmują wyzwania przejścia na chmurę, nie uwzględniając tego, że w tych pierwszych okresach jednak poza jakby no, wydatkami związanymi bezpośrednio z tym nowym przejściem, musimy jeszcze utrzymywać stare infrastruktury po to właśnie znowu, żeby nie zdestabilizować biznesu, czyli żeby tak podzielić wdrożenia tych elementów, no aby zachować po prostu ciągłość, tak, więc percepcja nasza powinna w zakresie kosztów powinna być długoterminowa, a nie krótkoterminowa, bo jeśli będzie krótkoterminowa, to źle zdefiniujemy budżety i możemy nie dość, że zdestabilizować organizację, to jeszcze tak naprawdę wstrzymać projekt i wydać na końcu jeszcze więcej, bo trzeba będzie do niego wrócić wtedy, kiedy jakby na nowo podejmiemy to wyzwanie. Druga, myślę, bliska mi, to znaczy jakby z punktu widzenia takiego konsultingowego, tak, czyli tej takiej wartości biznesowej, to nam, często nam się wydaje, nam w sensie klientom, tak, na otoczeniu, które jakby wchodzi w tą chmurę, że to jest taki proces, taki copy-paste, tak? Czyli przenosimy się z jednego miejsca, tam jest jakiś, wiesz, serwerów w naszej serwerowni, w inne miejsce, no jakieś trochę bardziej wirtualne, ale lepsze i tak dalej, i że to jest taki proces, który tak naprawdę nie wymaga jakiegoś specjalnego wysiłku, poza pewnym oczywiście skomplikowaniem technologicznym. No i to jest absolutnie nieprawda, tak? Znaczy to jest błąd, który popełnia większość, moim zdaniem, organizacji. Ja bym powiedziała, że on jest taki, może nie jest pierwotny, ale ma największe konsekwencje. Wdrożenie takiej chmury, znaczy, i znowu mówię tutaj szeroko, tak? Nie tylko o zakresie danych, tylko w ogóle o zakresie filozofii, przeniesienie się w tą filozofię chmurową, oznacza zmianę w organizacji, tak? Oznacza wprowadzenie szeregu różnych nowych rzeczy, nowych ról, stanowisk, to są takie najprostsze elementy, zoptymalizowaniu procesów, myśleniu trochę inaczej o tych procesach, tak? Znalezieniu się w innym miejscu, w miejscach decyzji, a nie tylko śledzenia tych danych, tak? Bo to jest największa wartość, która płynie dla organizacji i przedsiębiorstwa, nie wszystkie przedsiębiorstwa to dostrzegają, tak? To jest ten drugi. Podrążę ten temat. Jak się przygotować w takim razie? I załóżmy, że jesteśmy firmą, która, załóżmy, nie wiem, ma 150 pracowników.
i postanawia przenieść część swoich procesów właśnie do chmury. Gdybyśmy zrobiły taki trochę freestyle, no nie? Taki, załóżmy, dowiadujesz się, że przychodzi klient, mamy 150 pracowników. Od czego zaczynasz ty myśleć, czy rozmawiać z klientem o przejściu do chmury? Wiesz co, to jest w ogóle świetne pytanie. Znaczy, ja uważam, że my jako przedsiębiorstwo nie korzystamy za specjalnie z takiej usługi, która się nazywa assessment. Znaczy, jakoś trochę zapominamy o tym, że oprócz tego, że jest wdrożenie, które być może będzie trwało nawet wiele lat w naszej organizacji, jak ona jest jakaś taka bardzo duża, może nie dla 150 osób, ale już dla 1000 pewnie na pewno, to my zawsze możemy skorzystać z takich produktów jak assessment. Znaczy, większość partnerów, producentów w swoich propozycjach związanych z przejściem do chmury oferuje taki program, który jest takim krótkim przyjrzeniem się potrzebom twoim jako interesariusza tego konkretnego projektu, tego konkretnego przedsięwzięcia i próbą zamodelowania, oczywiście znowu na pewnym poziomie ogólności i z pewnym prawdopodobieństwem sukcesu tego, no bo jakby ograniczona informacja, wiadomo, powoduje, że mamy też ograniczoną jakąś wiedzę, ale jednak mimo wszystko przybliża nas do tego i co najmniej pozwala wiedzieć, czego nie wiemy. Tak? Czyli nawet jeśli ja nie będę umiała zaadresować 100% elementów, które podczas tego procesu takiego sprawdzenia, tak? Bo to jest takie sprawdzam, tak? Czyli chciałabym nie wydać jeszcze dużo pieniędzy, a jednocześnie nie rozpędzić jeszcze organizacji, żeby właśnie później nie ogłosić wielkiego sukcesu, który po 5 dniach zostanie wstrzymany, to mogę wykorzystać kilka dni, porozmawiać z kilkoma zazwyczaj bardzo zaawansowanymi ekspertami w różnych dziedzinach i zgromadzić wiedzę, czy ja w ogóle jestem gotowa, tak, na przeprowadzenie tego typu przedsięwzięcia w mojej organizacji. Według mnie to jest mega ważny proces. Tak? Ja myślę, że też może wprowadzić dużo oszczędności, bo możemy stwierdzić, że na przykład jeszcze nie jesteśmy gotowi, na przykład przygotujemy się do tego lepiej, albo ocenimy swoje siły na zamiary, prawda? I zobaczymy gotowość organizacyjną do tego wprowadzenia właśnie chmury u nas na stałe. Drodzy Państwo, jeżeli macie pytania, zapraszamy do zadawania pytań. My tutaj z Justyną na pewno mamy ich mnóstwo, a ja całą listę tutaj mam przygotowaną, więc jakby co chętnie będę... wykorzystam moje prawo do zadawania pytań, ale jak macie swoje, oczywiście zapraszamy. To zobacz, mamy, czyli generalnie taka ocena jest powszechnie stosowana, czy może po prostu wynika z tego, że ktoś chce szybko, bo konkurencja też już ma chmurę, już korzysta z tych działań, już trzeba pewne rzeczy zautomatyzować i na przykład ktoś odchodzi od takiego asesmentu i mówi, dobra, nieważne, działajmy, lecimy z tematem, a potem zniechęca się i widzi, kurczę, trochę nie tak zostałem poprowadzony, jakbym chciał. Dokładnie, to jest pierwsza perspektywa, jest jeszcze druga. Firmy myślą, wiesz, nie postrzegają tej zmiany jako zmiany biznesowej bardzo często, więc myślą, że wiesz, przyjdą eksperci, którzy zidentyfikują, znaczy, którzy na pewno będą mieli jakieś lekarstwo, tak? Czyli zanim ja powiedziałam, co mnie boli, to ja przyprowadzę takiego wszechstronnego lekarza, licząc na to, że ten wszechstronny lekarz, no to po prostu będzie wiedział, co mnie boli. To zupełnie tak nie działa. Znaczy, myślę, że jakby jesteśmy trochę tego świadomi, ale trochę udajemy, że to tak się uda, tak? Znaczy technologie są tak dzisiaj szeroką dziedziną, że nie ma szansy, żeby umieć jakby ogarnąć ten cały świat bez takiego naprawdę bardzo szczegółowego spojrzenia na te poszczególne obszary, więc jakby to jest ta druga strona, że ja nie widzę jako przedsiębiorstwo mojej perspektywy i konieczności przygotowania się właśnie do takiego przejścia. Mi się wydaje, że ja nie widzę tej perspektywy, tak? Czyli wydaje mi się, że po prostu to nie jest niezbędne, a to jest kluczowy fragment powodzenia każdego projektu, a to jest projekt biznesowy, więc jakby bardzo newralgiczny punktu dotyka każdej organizacji. Ja to tak odniosłabym, trochę jeszcze porównała do sportu. Jak chcę przebiec krótki dystans, no to mogę teraz iść sobie przebiec krótki dystans. Jak chcę przebiec maraton, to ja muszę się do tego przygotować, bo mogę wziąć ducha po prostu po drodze, więc bo to chyba raczej, tak słuchając ciebie, to jest raczej maraton, a nie sprint, takie przejście do chmury. Wbrew pozorom nie, znaczy znowu, globalnie tak.
globalnie jesteśmy, myślę, że taki projekt to jest jednak projekt długookresowy. Mało tego, ta perspektywa zmian w technologii, a za tym jeszcze po drugiej stronie jeszcze zmian w biznesie, to jest znowu never ending story. Znaczy, ja nie mam żadnego klienta dzisiaj na pokładzie naszej firmy, który by powiedział, ja zakończyłem proces transformacji. Nie ma tak. Znaczy, jakby każdy klient zaczął proces transformacji i mam nadzieję, że on będzie trwał wiele lat i że oczywiście w każdym roku będzie owocny, nie? Więc z tej perspektywy jest to maraton, ale nie wolno nam tego maratonu przebiegać na jednym wdechu. To znaczy właśnie my powinniśmy umieć również w tym asesmencie spróbować sobie wyobrazić, jak tą organizację oraz te poszczególne zmiany podzielić na takie małe fragmenty, żeby właśnie to były małe sprinciki składające się na koniec na efekt maratonu. I ja to tak widzę, znaczy my dzisiaj wszystkie projekty prowadzimy już w takim trybie bliższym agile'owi. To jakby w business application nie da się zastosować takiego czystego agile'a, ale z całą pewnością należy pofragmentować tą rzeczywistość technologiczną, a jednocześnie jakby po drugiej stronie zderzyć to z takimi właśnie małymi celami biznesowymi, żeby unieść ten bieg, nie? Żeby jakby właśnie nie dostać zadyszki w drugiej jego odsłonie, bo na pewno nie dobiegniemy, tak? Nie fundujmy sobie dzisiaj wieloletnich projektów, których sukces ogłosimy po 5 latach, bo prawdopodobnie połowa załogi już go nie doczeka. Tak, słucham Ciebie i trochę konfrontuję to z tym wszystkim, o czym ja czytam w mediach, prawda? O tym, że ta transformacja jest nieunikniona, że wszyscy ją przechodzimy, ale faktycznie nie jest ona przedstawiana w taki sposób, że to jest coś, do czego po pierwsze trzeba się przygotować i zrozumieć, jakie są etapy, a po drugie, że to jest coś, co wymaga wysiłku w zasadzie całej organizacji, żeby to się powiodło, żeby to miało jakieś takie efekty. A zapytam Cię o to trzecie wyzwanie związane z chmurą i tymi wyzwaniami, jakie widzisz u klientów. To trzecie wyzwanie, o którym nie powiedziałam, to jest takie wyzwanie, które często wiąże się z tym, że my jako przedsiębiorstwa zaciągamy często dług technologiczny. Znaczy, tak długo staramy się nie podążać za update'ami w kolejnych obszarach, jak tylko się da. Przepraszam, to może brzmi, ja oczywiście trochę przekoloryzowuję, bo wiadomo, nie wszyscy tacy są i tak dalej, ale naprawdę mamy taką tendencję, że właśnie my wdrożyliśmy już, nie to, że my rozpoczęliśmy drogę transformacji, która tak naprawdę pomaga nam zwiększać wartość naszego przedsiębiorstwa, tylko że wdrożyliśmy, więc teraz musimy mieć spokój na następne 10 lat. I teraz to oznacza, że bardzo starzejemy się technologicznie, tak? I bardzo często dużym wyzwaniem, nie wiem, czy nazwałabym to kłopotem, bo oczywiście z tym da się walczyć, ale bardzo dużym wyzwaniem jest taki brak kompatybilności tych wszystkich komponentów, z których korzysta przedsiębiorstwo. One bardzo często są uszyte na miary, czyli były specjalnie przygotowywane, na przykład pod dane przedsiębiorstwo, pisane przez takich rodzimych deweloperów, bądź jakby w jakichś starszych technologiach i jest kłopot z takimi łącznikami, interfejsem między tym starym światem i nowym światem i znowu nam jako przedsiębiorstwu wydaje się, my nie dostrzegamy takiej bariery, nie? No mamy jakieś dane, przecież korzystamy z nich na co dzień, tak? Mamy jakieś środowiska, korzystamy z nich na co dzień, obsługujemy procesy, więc jakby nie widzimy tej przestrzeni, że może taki Microsoft to jakby nie wie, że my tam mieliśmy na pokładzie programistę, który napisał w jakimś archaicznym coś języku, ale w naszym przedsiębiorstwie to dobrze funkcjonuje. Więc to jest też taka przestrzeń, która wymaga bardzo dużego zastanowienia, znaczy zinwentaryzowania przede wszystkim, na czym my dzisiaj pracujemy. Oczywiście ci duży gracze, ci duży dostawcy chmur, tudzież usług właśnie jakby w tym zakresie, oczywiście pracują nad tym, żeby to przejście było jak najmniej bolesne, czyli żeby zniwelować wszelkie różnice między takimi dwoma światami, tym on-premisowym i tym właśnie chmurowym, no ale zapewne jest to źródłem problemu dla wielu przedsiębiorstw. Czyli generalnie potrzebna jest edukacja o tym, że to, jakie są obszary, co trzeba poprawić i na co zwrócić uwagę. To teraz przejdźmy do tej drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy, czyli analityki danych i tego chyba, co Ty najbardziej tutaj lubisz,
czyli czegoś, co nazywane jest ropą współczesnego świata. To porozmawiajmy o tej analityce. Jak ktoś ci mówi, że dobrze, jestem w chmurze, to jakie mu zadajesz kolejne pytanie? Ojejku, wiesz co, pewnie milion kolejnych, znaczy to jakie byś kolejne najważniejszym, zadała? W mojej ocenie najważniejszym pytaniem to jest pytanie właśnie o potrzeby i wartości, które on chce uzyskać w jakiejś perspektywie czasowej. Kłopot jest oczywiście taki, że klienci nie zawsze sobie uświadamiają te potrzeby i wartości. Znaczy, że to jest taki temat, który jest w ogóle trudny dosyć, tak? Bo my patrzymy bardzo często z perspektywy raportu, który tam pokazuje nam jakieś dane, ale nie uświadamiamy sobie, skąd ten raport tak naprawdę się bierze i co w nim jest takiego szczególnego, znaczy dlaczego on jest wyjątkowy, tak? Czyli jak przebiega mój proces, albo jakie są etapy jakiegoś kolejnego przejścia między różnymi elementami organizacji, że ja na końcu mam mega wartość biznesową w tym raporcie, znaczy, że on mi nie tylko pokazuje, że ja, nie wiem, w miesiącu styczniu osiągnęłam przychody na poziomie X, tylko że on mi pozwala podjąć jakąś decyzję biznesową, tak? Podaje mi jakąś taką, ja szukam takich sfer, tak? Czyli szukam tych wartości, czyli staram się klienta pytać, co jest dla niego, co jemu przyniesie wartość biznesową, znaczy na co on czeka w tej organizacji. I teraz znowu zależy, czy klient przychodzi do nas po to, żebyśmy mu pomogli dobrać różne komponenty, które będziemy implementować jakby w tym chmurowym świecie, czy przychodzi sam już z jakimś konkretnym pomysłem, bo bardzo często klienci jednak już przychodzą z tym pomysłem, tak? Więc w tym pierwszym fragmencie to właśnie znowu to jest taki assessment, w którym tak możemy klienta liderować mu w tych właśnie pytaniach, żeby razem z nim znaleźć tą przewagę konkurencyjną i odpowiednio dobrać kompetenty. Ja pracuję na co dzień z produktami Microsoftowymi. Jak myślę sobie dzisiaj o business application, to tam jest pewnie nie liczyłam tego nigdy, szczerze mówiąc, ale zapewne powyżej 30 kilku produktów różnego rodzaju, produktów, usług, aplikacji wspierających, które mogą ci jakąś wartość dowieść, ale nie o nich powinniśmy gadać, tylko właśnie o tej wartości. One powinny być dla nas tym fokusem najważniejszym. Czy jesteś w stanie, bo tak jak właśnie powiedziałaś, moje kolejne pytanie miało właśnie dotyczyć, jak wybrać najlepszą aplikację dla siebie, no bo sama powiedziałaś o tych wszystkich CRM-ów, ERP-ów, czy właśnie na przykład Dynamics'ów, w przypadku chociażby Microsoftu jest całe mnóstwo i rozwiązań, to na co zwrócić uwagę, wybierając takie narzędzie do analityki danych? Albo czy możesz, a może inaczej jeszcze, czy możesz podać jakiś case, możesz podać realny, faktycznie jeżeli możesz podać faktycznego klienta, to zapraszam, jak nie, to po prostu podać ogólnie założenia. Na co powinien zwracać klient uwagę w przypadku, kiedy właśnie mówi, ja w zasadzie chcę zwiększyć, nie wiem, wpływy w organizacji, prawda? Na przykład chcę zwiększyć dochód w agencji, w naszej firmie, w agencji nieruchomości, cokolwiek. I co mówicie? Okej, okay, ja wymyślam teraz, więc możesz zmienić totalnie kierunek. Okej. To chyba odpowiedź na to zagadnienie też bym podzieliła na takie dwa fragmenty. Jeden fragment to jest taki fragment, w którym my musimy się zastanowić, jak powinien przebiegać proces biznesowy, żebyś ty osiągnęła konkretny efekt biznesowy. I to jest jakby jedno. A drugie zagadnienie, i zaraz oba rozwinę, to jest zagadnienie, w którym powinniśmy się zastanowić, jak patrzeć na dane oraz właśnie jakich narzędzi analitycznych używać, żeby jak już zaimplementujemy proces konkretny, czyli wymyślimy jego strukturę i będzie nam się wydawało, że on nas doprowadzi do celu, to żeby łatwo go monitorować i umieć na jego podstawie właśnie nie tylko stwierdzić fakt, tylko umieć zrobić jakąś predykcję. I uważam, że to są dwie perspektywy, które dopiero składają się na jakby taką kompletną, pełną wiedzę. One są różne, znaczy jedno to jest wybranie tej business application, czyli nie wiem, ERP-a, CRM-a, innych aplikacji wspierających biznes i ustawienie za, ich,
za ich pomocą procesu biznesowego, czyli znalezienie takiego najlepszego procesu biznesowego, który wykorzysta maksymalnie funkcjonalności tych systemów, a jednocześnie da mi oczekiwaną wartość biznesową. Ja ją wiem, że dzisiaj odmieniam przez przypadki, ale to jest najważniejszy w mojej ocenie fragment rzeczywistości. A z drugiej strony później pozwala mi monitorować stan tego mojego procesu biznesowego, znaczy czy ja go w ogóle poprawnie zaimplementowałam, czy mam z niego realne korzyści, czy umiem na jego podstawie podejmować decyzje, czy moi użytkownicy potrafią w ogóle z nim pracować i potrafią zwiększać swoją efektywność w, no, w tym obszarze właśnie, który wymaga na przykład rozwoju, zmiany, nie wiem, zwiększenia, to jakby te challenge mogą być bardzo różne. A co jest najtrudniejsze na etapie startu współpracy z takim klientem? Czy są jakieś takie obszary, w których on się po prostu blokuje i mówi, to nie do końca to, albo nie mam pewności, albo a czy jesteście pewni, że to w dobrą stronę idzie? Co jest takiego dla Ciebie najtrudniejsze, kiedy właśnie wchodzi klient, który nie ma takiej wielkiej świadomości wykorzystania możliwości danych, technologii, którą dysponujecie, do swoich celów biznesowych? Kluczowe jest to, że dzisiaj klienci, którzy podejmują wdrożenia business applications różnych, nie mają szansy być specjalistami w tych business applications. Znaczy te nie wiem, pewnie te 18 lat temu czy 15, jak ten biznes taki właśnie ERP-owy czy analityczny rozkwitał, to tych funkcji było 50 na krzyż, mówiąc bardzo kolokwialnie, przepraszam za to. Dzisiaj to w ogóle nie jest skończona rzeczywistość. Continuous update, czy tak zwany one version Microsoftu, czyli ta polityka właśnie kolejnych release'ów powoduje, że my mamy każdego miesiąca jakąś nową, bardzo dużą pulę nowych funkcji, więc klienci bardzo czują się tym samym niekomfortowo z definicją, czy to rozwiązanie, które wybraliśmy, jest poprawne czy nie, więc i nie będą się czuli komfortowo, znaczy my od nich tego nie możemy wymagać, więc my musimy jako wdrożeniowcy, jako partnerzy w takim procesie przejścia na chmurę w taki sposób dostosowywać nasze metody, żeby ich odpowiedzialnością było poprawne zdefiniowanie właśnie ich biznesu, czyli opisanie nam tych swoich potrzeb w jak najbardziej kompletny sposób. Oczywiście my musimy umieć to moderować, ale zasadniczo to jest ich odpowiedzialność, a naszą odpowiedzialnością jest danie im skończonej liczby możliwości, wariantów tych funkcjonalności, żeby właśnie ten wybór nie był trudny. To jest największy bloker. Znaczy, jeśli podasz klientowi, mówisz mu, zobacz, tak wygląda system, powiedz, które, co ci w nim odpowiada, a co nie, to on absolutnie nie będzie sobie umiał wyobrazić, jak w tym systemie. A, dokładnie, to jest clue, więc to naszym zadaniem jest dostosowanie w taki sposób procesu implementacji, żeby klient to zrobił niejako, brakuje mi słowa, naturalnie, to znaczy, żeby to po prostu, jakby, żeby jego edukacja w trakcie tego procesu ułatwiła mu podejmowanie takich decyzji, ale żebyśmy to my składali zawsze mu tą rekomendację i żeby jakby on wierzył naszym kompetencjom. Znaczy, no, to myślę, że to jest chyba najważniejszy element w tym zakresie. A jesteś w stanie, czy możesz podzielić się jakimś swoim success stories, jakimś takim swoim sukcesem, czymś, jakimś takim projektem, który dał Ci najwięcej satysfakcji z wdrożenia? Czy niestety kwestie klientów i MBA jak ograniczają tutaj dzisiejszą rozmowę? Wszystkie są sukcesem. Nie, oczywiście. Jakieś przykładowe. Pewnie się podzieje, znaczy jakby jeśli chodzi o nazwę, to to jest trochę inny obszar, pewnie jakieś NDA jak najbardziej nas obowiązują, aczkolwiek wiadomo, jakby można pewnie też zajrzeć na naszą stronę, jakie są nasze sukcesy, ale ja uważam zasadniczo, że jakby to, co my faktycznie dzisiaj robimy w X-Plusie, tutaj mówię o moim świadczeniu jakby w firmie, w której pracuję, oczywiście jakby ten model jest taki też pewnie wśród innych powszechny, znaczy ja postrzegam jako nasz sukces dzisiaj związany również z pandemią, znaczy to jest jakby podwójny sukces, można by rzec, że my dzisiaj, mimo wielu ograniczeń związanych właśnie jakby z niemożliwością budowania bezpośrednio relacji z klientami, tylko tą pracą zdalną i
współpracą na takim poziomie budowania dość skomplikowanych rozwiązań tylko właściwie online, stworzyliśmy model, który pozwala nam z naszymi klientami pracować w dosyć skomplikowanych strukturach kapitałowych, tak? Czyli wypracowaliśmy sobie metody i tule różne, zastosowaliśmy różne narzędzia, które ułatwiają nam wdrożenie rozwiązań biznesowych w organizacjach wielospółkowych, funkcjonujących w całym świecie w trybie follow the sun, czyli w zasadzie jakby mających produkcję 24 godziny na dobę, sprzedaż w zasadzie też, bo jakby w różnych krajach to się dzieje. I to są chyba najważniejsze, to jest moim zdaniem bardzo, chyba ja postrzegam to jako największy nasz sukces. Drugi sukces, który też wydaje mi się dosyć istotny, my akurat jesteśmy dość kompetencyjnie w mojej ocenie silni wertykalnie, tak? Czyli jakby mamy takie przestrzenie biznesowe, w których się mocno specjalizujemy, tak? Czyli oprócz tego, że oczywiście znamy aplikacje biznesowe, które konkretną branżę będą wspierać, to wydaje nam się, że jesteśmy też już niezłymi specjalistami, jeśli chodzi o wiedzę o samym biznesie. I to z całą pewnością jest construction. Myślę, że zaczyna być też development, czyli ta działka, która jest taka dość specyficzna. Znaczy ona no, jakby jest też trudna, bo to są projekty duże, z mocną stroną taką sprzedażową, dość skomplikowaną, bardzo detaliczną, jednocześnie jakby z mocną kontrolą finansową, więc tam wszystkie aspekty są kluczowe dla powodzenia takiego projektu. Oczywiście nie mają jakichś specjalnych wyzwań wydajnościowych na przykład, tak, bo jakby nie mają skali, ale właśnie jakby po drugiej stronie jest gdzieś tam retail, który też jest naszą drugą taką nogą. I myślę, że tutaj też mamy właśnie dokładnie to pierwsze doświadczenie, czyli spółki wielofirmowe, w których wypracowaliśmy ten taki model budowania rozwiązania kroczącego, które daje jakąś globalną wartość organizacji przy dołączaniu, nie wiem, piątej, siódmej, przy akwizycji na przykład, tak? Czyli kiedy nasi klienci kupują kolejne spółki. Ja bym chyba na to tak patrzyła, tak? Jesteśmy też dość silni w produkcji, więc dużo też takich produkcja jest dość skomplikowana, znaczy różne branże, produkcja dla, nie wiem, no, branży farmaceutycznej jest czymś zupełnie innym niż produkcja dla, nie wiem, branży meblowej, tudzież jakiejś tam kolejnej, ale jakby to też jest na przykład taka kompetencja, która jest dosyć istotna, więc jakby z mojego punktu widzenia to jakby dwa sukcesy, tak, ten okres ostatni nam przyniósł. Pierwszy to jest taki, że nauczyliśmy się, jak robić wdrożenia globalne i uruchamiamy je jakby poza Polską w ogóle, w trybie online, co ciekawe, mamy za sobą kilka go live'ów, to było duże wyzwanie, a dwa, że się zwertykalizowaliśmy dość mocno i to myślę, że jest dużą przewagą naszą konkurencyjną. Ostatnio wydaliście upgrade do Dynamicsa 365. Powiedz mi, skąd w ogóle taki pomysł, że firma technologiczna tworzy książkę i chce opowiadać o tym upgrade'ie? I drugie pytanie, bo to też jest ciekawe, czym się różni upgrade od update'u? Wiem, że zadaję totalnie pytanie blondynki, ale myślę, że może warto o tym też powiedzieć. To od drugiego zacznę, żeby mieć definicję za sobą. Więc tak, no jakby update jest rzeczą prostą, znaczy jeśli posiadamy jakąś określoną aplikację, w naszym przypadku my pracujemy z Dynamicsem, czyli tak jak powiedziałam, pracujemy z Microsoftem i jakby tym naszym takim core'em jest Dynamics 365 for Finance and Operations, czy jakkolwiek by go jeszcze tam w różnych odsłonach nie nazywać. I jakby ta wersja to jest, Microsoft kiedyś powiedział, nie będzie już nowej wersji. To jest ostatnia wersja, którą my wydajemy. Oczywiście zabrzmiało to bardzo kontrowersyjnie, bo słysząc takie zdanie na olbrzymiej konferencji, myślisz sobie, kończy się właśnie biznes, prawda? No oczywiście wiadomo, Microsoft raczej nie zamierza zejść z rynku, Business Application również nie, więc było to pytanie kontrowersyjne tylko i wyłącznie i oczywiście dotyczyło tego, że od tamtego momentu, kiedy pojawiła się ta aplikacja,
wszystkie zmiany dodatkowe zwane są update'ami, tak? Czyli nie powodują one żadnych korowych zmian w aplikacji, powodują tylko dodanie tak zwanych feature'ów, czyli nowych funkcji, które no, zwiększają ci potencjał funkcjonalny twojego rozwiązania, możesz jakby ich użyć w tym zakresie i nie wymagają one żadnej specjalnego procesu skomplikowanego uruchomienia, tak? Czyli robi się to łatwo bardzo, tak? Czyli ich dostępność jest tak naprawdę od kilku minut do pewnie kilku godzin do uruchomienia, no i są one po prostu wydawane na bieżąco i to jest update. Natomiast upgrade dzieje się wtedy, kiedy tak naprawdę jakby masz oprogramowanie zazwyczaj danego producenta, który to znacząco zmienia wersję, tak? Czyli że kolejna wersja wymaga jakiejś reimplementacji. Specjalnie używam reimplementacji, bo oczywiście znowu to jest kontrowersyjne, nie wymaga jakiejś zmiany najczęściej, ale przemyślenia co najmniej z poziomu architektonicznego, więc jakby taka krótka definicja. Natomiast jakby skąd ta książka? No ta książka właśnie powstała stąd, że pomysł nasz powstał stąd, że my znamy ten świat już dosyć dobrze i wiemy, że na tym rynku znajduje się mnóstwo klientów korzystających z business application Microsoftu. Sporo z nich posiada stare wersje. Stare w rozumieniu inne niż dzisiaj Dynamics 365. Mało tego, większość z nich, znaczy spora część z nich to są dość skomplikowane podmioty, tak? Skomplikowane biznesowo, czyli wiele spółek, znowu różne kraje, skomplikowane branżowe struktury, follow the sun i tak dalej, tak? Czyli wszystkie problemy, które można sobie wyobrazić, te firmy mają. I one dzisiaj słyszą komunikat, przejście do chmury, nieuniknione, rozumiesz, tak? Czyli jakby widzą, że ola Boga. Ja będę miała za chwilę rewolucję w moim przedsiębiorstwie. Jak to zrobić, tak? No i my właśnie jakby w tej książce piszemy trochę, jak to zrobić. Znaczy postanowiliśmy podzielić się z naszymi klientami znaczy nie tylko naszymi klientami, w ogóle użytkownikami tak naprawdę, albo interesariuszami właśnie takich przedsięwzięć, takich inwestycji, tym, jak my widzimy taki upgrade, czyli po pierwsze spróbujemy tam ustrukturyzować pracę, tak, czyli pokazać, że to jakby da się to ułożyć, tak, czyli jakby złamać tą barierę ola Boga. I to jest jakby jeden element. Drugi element, który jest dosyć istotny, to to, że oczywiście, ponieważ my takich upgrade'ów zrobiliśmy też trochę, to mamy swoje tips and tricks, które w naszej ocenie mogą pomóc właśnie takim złożonym klientom pokonać jakby ten strach, który się rodzi w momencie, kiedy na przykład podchodzi się, wiesz, do upgrade'u aplikacji, która ma na przykład 10 lat, tak, i została przeszła przez ręce na przykład różnych partnerów wewnętrznego zespołu, ma naprodukowane mnóstwo customowych, czyli takich specjalnych modyfikacji, specjalnych personalizowanych. Dokładnie. I teraz jakby co z tym zrobić, tak? Czyli klientom się wydaje, że no co, no czeka nas drugie wdrożenie, więc my próbujemy tam pokazać, że po pierwsze niekoniecznie, po drugie, nawet jeśli tak, to da się to zrobić właśnie nie Big Bang, tylko znowu nie ten maraton, tylko jesteśmy w stanie w taki sposób popracować nad tym backlogiem naszych prac i ułożeniem wartości biznesowej, żeby właśnie nie ucierpiał biznes, a z trzeciej strony ułatwić to, co te aplikacje dzisiaj mają najważniejszego, znaczy ja uważam, że ten update, czyli jakby wejście w to one version, tak, czyli że dzisiaj już nie będziesz nigdy przechodził takiego trudnego procesu, daje ci potencjał, tak, czyli znajdziesz, czyli wiesz, że jeśli ty się biznesowo rozwijasz, to Microsoft ze swoją business application na pewno nadąży z nowymi feature'ami, z nowymi możliwościami za tobą w tym zakresie, tak? Czyli że ta książka zatem jest takim manualem, to znaczy, że ja mogę, po pierwsze, gdzie ją mogę kupić, a po drugie, czy to znaczy, że jeżeli ja mam Dynamicsa i potrzebuję tego upgrade'u, to czy ja to sobie mogę sama zrobić czytając, wiesz, kartkując, tu kliknij, tam kliknij, czy to jest bardziej takie pokazujące filozofię, w którą stronę ten system idzie? No niestety to drugie. Niestety, znowu nie dlatego, że nie chcieliśmy się tym podzielić, bo myślę, że my w ogóle w organizacji jesteśmy aktywni
jeśli chodzi o takie szerowanie wiedzy, tak? Znaczy jakby lubimy się dzielić wiedzą z konkurencją, nawet się lubimy też dzielić wiedzą, bo się nie boimy, jesteśmy ekspertami po prostu, ale to jest złożony proces, tak? Znaczy jakby tutaj nie da się ukryć, tak, że ten proces przejścia jest procesem złożonym i wymaga przemyślenia. Trochę wróciliśmy do początku naszej dyskusji, taka nam się klamra być może zrobiła akurat, że jakby ta książka jest też próbą uświadomienia mi, co ja powinnam wiedzieć, zanim podejmę tą rękawicę, tak, zanim rozpędzę lokomotywę z paroma wagonikami z tyłu, to ja może powinnam po prostu spojrzeć, jak to zrobić, jak się do tego przygotować, na jakie pytania sobie chwilę wcześniej odpowiedzieć, albo z drugiej strony właśnie jakby uspokoić mnie na pewnych płaszczyznach i na przykład jakby jeśli ja dzisiaj nie znam odpowiedzi, to być może w kilku miejscach tu można zobaczyć, że to nawet dobrze, że jej nie znasz, bo na to pytanie sobie nie musisz odpowiadać, bo nawet jeśli to zrobisz, to rzeczywistość w trakcie implementacji tego rozwiązania, w trakcie upgrade'u, może się tak zmienić, że ta praca, którą wykonałeś, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, po prostu pójdzie w eter, tak? Nie będzie nikomu do niczego potrzebna. To gdzie ją można kupić? No, jakby można bezpośrednio z nami się skontaktować. Gdzieś tam na naszych stronach xplusglobal.pl są różne linki, można dostać tą książkę w wersji online, bądź takiej właśnie tradycyjnej. To właśnie tradycyjnie jesteśmy, więc ja mam taką, wiecie, prawdziwą książkę. Taka offline'a, taka trochę, wiesz, analogowa. No, już jakby to powiedzieć, tak, taki świat analogowy trochę już jestem. A teraz chciałabym trochę się na tobie skupić, bo przez te 10 lat ja sobie wyobrażam, jaką wielką transformację sama ty przeszłaś. W jaki sposób ty zdobywasz wiedzę, właśnie chociażby o tych klientach, z którymi pracujecie, o branży, o takich trendach, w którą stronę idą rozwiązania technologiczne? Po pierwsze, jak się uczysz? Ja myślę, że w ogóle... Nie tylko ja, ale myślę, że większość mojego zespołu, chyba największą, w ogóle myślę, że czasem jak prowadzę rekrutację, to mówię moim kandydatom, że zwłaszcza tym, którzy nie wiedzą tak naprawdę jeszcze do końca, z czym się wiąże ten biznes, znaczy jakby w jaką wodę oni wchodzą, tak, to mówię, że największym benefitem tej pracy jest to, że w bardzo skumulowanym czasie dostajesz doświadczenie mnóstwa firm, które w większości przypadków w swojej branży są najlepsze. Znaczy, dla przykładu, jakbyśmy położyli CV, w którym zobaczę, że w ciągu ostatniego roku kandydat pracował w 5 firmach i to nie równolegle, tylko tam po kilka miesięcy, to pewnie bym to CV tak lekko odrzuciła. Znaczy może bym się zastanowiła, jaka jest przyczyna i że trochę dziwne i może by to zgłębić, ale generalnie bym odrzuciła. Natomiast patrząc z punktu widzenia konsultingowego, ty biorąc udział w ciągu roku w 5 różnych projektach, dostajesz dokładnie to doświadczenie, które byś dostała w normalnym trybie pracy, pracując pewnie przez kilka lat, tak? I to tak kilka złożone. I to jest nasz największy benefit. Znaczy ja uważam, że clue mojej wiedzy dzisiejszej płynie od moich klientów. To brzmi trochę jak oczywiście wykorzystywanie tej wiedzy, natomiast no właśnie jakby to jest, myślę, bardzo potrzebne do tego, żeby zrozumieć, jak funkcjonują w ogóle klienci, czym jest potrzeba biznesowa, jakie pytania zadać, żeby odpowiednio klienta naprowadzić też na tą przestrzeń, tak? Czyli moje doświadczenie z klientami to jest bezcenne doświadczenie, bez niego się nie da. Znaczy ile bym nie przeczytała książek i jakkolwiek bym nie znała aplikacji dobrze, jeśli nie zderzę tego świadomie z tym, co jak prowadzą mnie za rękę klienci przez swoje przygody z wdrożeniami, nigdy nie będę dobrym konsultantem. To jakby jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest ta technologiczna, tak? Znaczy, znowu, my dzisiaj pracujemy z Microsoftem. Microsoft jest największą organizacją w świecie, nie? Więc jakby to potencjał duży ma taki i dostarcza mnóstwo materiałów, tak? Znaczy, my dzisiaj oprócz tego, że mamy możliwość oczywiście korzystania z całego takiego zaplecza
związanego z materiałami takimi wprost, tak? Czyli Microsoft prowadzi taką stronę docs.microsoft.com, gdzie w zasadzie mamy i learningi, i dokumentację dotyczącą systemu, i wszystkie pewne definicje marketingowe, bo one też mają bardzo duże znaczenie, jakieś cele biznesowe, jakieś roadmapy, tak? Czyli jakby to jest taka platforma faktycznie związana z wiedzą na temat różnego rodzaju aplikacji. To oprócz tego mamy ogromną szansę i świat pandemii moim zdaniem to wzmocnił zdecydowanie. Dzisiaj uczestniczenie online na bardzo niskim poziomie kosztów, znaczy na niewielkich wydatkach w webinarach z całego świata. Znaczy, absolutnie. Znowu, to jest uważam zobacz, największa wartość. Tak, tada, jesteśmy sobie tutaj. Tak, dokładnie. Prawdopodobnie nie jesteśmy w różnych częściach świata, ale... Część Warszawy pewnie tak. No właśnie, więc to jest wielki benefit. Znaczy my też obserwujemy po naszej organizacji, że nasz udział we wszelkiego rodzaju webinarach organizowanych przez sam Microsoft wzrósł kilkukrotnie. Znaczy one po prostu są dostępne, ponieważ no, stały się łatwe. Do użycia, tak? Znaczy do zastosowania. To jest jakby druga strona. Natomiast jest jeszcze trzecia strona, czyli właśnie ja zaczepnie użyłam tam takiego stwierdzenia, że lubimy się dzielić wiedzą, również z konkurencją. I to ma bardzo duże znaczenie. Znaczy w naszym świecie Microsoftu i przede wszystkim też Dynamicsa istnieje mnóstwo blogów technicznych bardzo, technologicznych, konsultingowych, w których poruszane są konkretne zagadnienia i rozwiązywane są konkretne problemy. Te blogi są nieocenione. Znaczy ktoś, kto ich nie śledzi, to prawdopodobnie będzie musiał przejść przez mnóstwo kłopotów sam. A śledzenie ich na bieżąco pozwala po prostu jakby nie wyważać otwartych drzwi. I ja uważam, że ten ostatni jest mega ważny. Znaczy my w Polsce jesteśmy bardziej konserwatywni, tutaj trochę mniej jesteśmy aktywni w zakresie takiego dzielenia się wiedzą, ale w świecie absolutnie już nie. Znaczy to community Microsoft jest bardzo otwarte na właśnie tego typu przedsięwzięcia. Przez lata odbywało się takie różnego rodzaju konferencje, które ja sobie bardzo cenię, bardzo techniczne. Znaczy konferencja nam się kojarzy zawsze z takim bardzo dużym poziomem ogólności, tak? Czyli że jedziemy tam, żeby dotknąć pewnych problemów, a później tam sami musimy zanurkować, tak? Natomiast Microsoft ma to do siebie, że wiele konferencji technicznych to są konferencje, na których ty dostajesz realną wartość, tak? Czyli dowiadujesz się dokładnie, jak coś działa, na jakie problemy biznesowe to odpowiada, jaki będzie rozwój tego rozwiązania w przyszłości. Mało tego, Microsoft cię pyta, jakie jest twoje zdanie na temat tego, co jest prezentowane, tak? I uważam, że ta część, czyli właśnie taka blogowo bezpośrednia, bezpośredniego dostępu do product ownerów, do product managerów w zakresie różnych tych obszarów biznesowych jest dla mnie wiedzą najcenniejszą w tym zakresie. Oczywiście jest jeszcze ta wiedza menedżerska, ale to jakby jest znowu jeszcze inna strona medalu. To tą wiedzę możesz nam potem podesłać, to chętnie udostępnimy, jakieś książki, twoje ulubione podcasty, czy jakieś materiały. A chciałabym się zapytać, bo to jest jedno z takich pytań, które ja najczęściej zadaję i ono często naprawdę niesamowite perełki wyłuskuje właśnie w trakcie tego ostatniego w zasadzie, bo to już będziemy się zbliżać do końca pytania, bo strasznie szybko mi czas z tobą leci, no ale godzina to godzina. Moja droga, powiedz mi, wiesz, bo my dużo na pewno jako kobiety, jako przedsiębiorcy, jako osoby, które rozwijają organizacje, rozmawiamy, radzimy się, pytamy się, prezentujemy różne punkty widzenia i szukamy najlepszych rozwiązań. I jestem pewna, że ktoś na pewno dał ci kiedyś jakąś radę, którą do tej pory wykorzystujesz, która gdzieś w trudnych sytuacjach albo w sytuacjach, kiedy musisz podjąć jakąś ważną decyzję, przychodzi ci do głowy. Podzielisz się z nami taką swoją właśnie fajną, inspiracyjną, albo może taką pouczającą bardzo myślą, którą kiedyś ktoś ci udzielił. Mogę się podzielić czymś, co myślę, że ma znamiona właśnie takiej rady, chociaż jest to moje własne doświadczenie, jest takim, że o którym zresztą dzisiaj zupełnie przypadkiem z kolegami podczas pracy rozmawialiśmy w jakimś innym zupełnie kontekście. Znaczy
Ja byłam kiedyś członkiem takiego zespołu projektowego, w którym mam wrażenie, że nie do końca były znane reguły gry. Znaczy, projekt, który został podjęty do wdrożenia, no oczywiście znane były jego wymagania, bo jakby trudno znowu podjąć się projektu, który nie wiadomo do końca, w którym nie wiadomo, co masz zrobić, ale jakby zasady i pomysł pewien na wykreowanie tego rozwiązania nie był publiczny, to znaczy oba przedsiębiorstwa miały jakiś, oba w sensie firma wdrożeniowa oraz klient, który podejmował się wdrożenia, miał jakiś kłopot z definiowaniem tych założeń biznesowych i takim szczerym porozmawianiem o tym, co się da, a czego się nie da. I znowu, nie chodzi tutaj o stronę funkcjonalną, tylko raczej chodzi o pewne takie założenia związane z powodzeniem projektu, no bo jeśli podejmujesz się projektu, który kosztuje dużo pieniędzy, jest to inwestycja, nie postrzegasz go jako koszt, tylko w ogóle jako inwestycję, czyli możliwość wykorzystania to w tej przestrzeni biznesowej, otwierającą ci jakieś drzwi, no to warto by raczej nastawić się na sukces, tak? Ale żeby nastawić się na ten sukces, to musisz jakby wiedzieć, jakie są te założenia, tak? I często firmom wydaje się, że na przykład, że o pewnych rzeczach można nie mówić, tak? Czyli że na przykład, albo że klient zmieni zdanie, że dzisiaj nam się wydaje, że on to tam, że to jest dla niego ważne, ale to jak poczekamy 3 miesiące, to może się przestanie go to już interesować, tak? Ja z założenia nie pracuję w takich projektach, znaczy wydaje mi się, że ta szczerość taka to jest coś, co jest w ogóle podstawą funkcjonowania w tym świecie transformacji cyfrowych, tak? Zwłaszcza takich, które właśnie idą w kierunku biznesu, wszystkie idą, większość, tak? Może w tym zakresie. I ja od tamtej pory bardzo unikam takiego, wiesz, takich niedopowiedzeń i nieścisłości, znaczy staram się proces od początku do końca, już na etapie sprzedaży, prowadzić zawsze w takim mindsetie operacyjnym, czyli że my go za chwilę będziemy musieli zrealizować, my za chwilę będziemy musieli się podpisać pod tym, że my dowieziemy pewne gole, które tam po prostu jakby stoją w tym projekcie. I to jest coś, o czym ja zawsze pamiętam, bo jakby moje doświadczenie przeszłe pokazało mi, że projekty, w których brak tej szczerości, brak takiej jasności, kto jest za co odpowiedzialny i kto czego oczekuje w tym projekcie, powoduje, że wartości biznesowej na pewno ten projekt nie da, z całą pewnością. Pytanie, czy się uda go w ogóle zamknąć jakoś na siłę, będzie prawdopodobnie dużo kosztował i nikt na końcu, i jakby te dwa przedsiębiorstwa, trzy, czy ilekolwiek podmiotów tam nie występuje, na pewno nie będą dla siebie partnerami, tak? Czyli jakby nie pójdą już dalej, to będzie tak bolesne zakończenie, że nie pozwoli ono po prostu już nigdy wrócić nam do jakiegokolwiek dialogu w tym zakresie, więc ja bym chyba powiedziała, że to naprawdę, to jakby ja to będę pamiętać pewnie do końca moich dni, że jakby wszelkie przedsięwzięcia, które podejmuję w naszej organizacji, muszą być opieczętowane właśnie tym rodzajem takiej szczerości i realnej oceny i przedstawieniem klientowi zarówno tych opportunity, jak i risks, żeby on mógł po prostu świadomie podjąć decyzję, czy idziemy w to razem, tak? To podrążę troszkę, a nie masz takiego wrażenia, że kiedy ty się otwierasz, na przykład opowiadasz, jakie są wyzwania, trudne obszary, trudne przejścia, czy wąskie gardło w danym projekcie, to klient robi dokładnie to samo i mówi, no dobrze, to tu widzę zagrożenie, albo tu mam jakieś braki? Czy to nie działa w tą samą stronę? Ja wierzę, że to właśnie dokładnie tak działa. To znaczy, że jeśli ty prowadzisz otwarty naprawdę dialog z klientem, to dostajesz dokładnie to samo, ale na poziomie operacyjnym tak jest, na poziomie sprzedaży często tak nie jest. Znaczy, my jeszcze mamy taki kłopot, że wydaje nam się, że w sprzedaży nie powinniśmy straszyć. Znaczy, my mówię w ogóle społeczeństwo, czy tam przedsiębiorstwa. Czyli, że rozmawianie o, wiesz, tych ryzykach, które potencjalnie może projekt przynieść, to jest takie coś, co tak lepiej nie poruszać. I klienci też się tego boją. Znaczy, jeśli my idziemy i mówimy, że coś będzie trudno, to bardzo często podnosi się czasem jakiś interesariusz i mówi,
okej, ale dlaczego wy o tym mówicie? Przecież to tak trochę straszy zespół i oni się zniechęcą do tego wdrożenia. A ja uważam, że to jest ważne, znaczy znowu nie po to, żeby kogoś przestraszyć, ale po to, żeby kogoś wyedukować, łamane na uświadomić, znaczy po to, żeby wiedział, że będzie mu trudno. Znowu, nie dlatego, że ja chcę go przestraszyć, ja po prostu chcę mieć po drugiej stronie partnera, z którym podniesiemy się z krzesła i powiemy sobie, dobra, a to jest właśnie ten moment, w którym jest trudno, idziemy dalej razem, tak? I jakby na pewno pokonamy kłopoty, które się z tym trudno wiążą. Wiesz co, ja to nazywam urealnieniem projektu, no nie? Czyli staram się właśnie opowiadać o tych trudnych wyzwaniach i sytuacjach, które się mogą pojawić, ale myślę, że ja mam dokładnie te same doświadczenia, że ludzie trochę nie chcą słyszeć, że coś może się nie powieść. Ludzie tak chcą z założenia, że kiedy przychodzą do kogoś, jakiegoś eksperta, konsultanta, że ten ktoś da im da wszystkie możliwe rozwiązania i wszystko będzie działać i wszystko pójdzie gładko. I oni chyba trochę nie dopuszczają do siebie tego, że wszystko jest tak naprawdę dynamiczne i tailor made, no nie? Więc absolutnie się z tobą zgadzam tak. I bardzo potrafię, w angielskim jest takie słowo resonate, no nie? Że rezonuje mi to, poczuję, potrafię się wczuć w twoją rolę, bo bardzo często spotykam się z podobnymi tematami, tak jakby ludzie nie chcieli tego w ogóle zauważyć. Ale myślę, że to jest bardzo fajne podsumowanie naszej rozmowy o chmurze i analityce danych, że wszystko warto testować, warto wdrażać, ale też trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze i nad czym trzeba cały czas pracować i też rozmawiać o tych wyzwaniach wynikających chociażby z ucyfryzowania, ucyfrowienia, tak, z przejścia na transformację cyfrową w firmach. Dokładnie, dokładnie, tak w istocie. Super. Justyna, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi szalenie miło, zleciało to bardzo szybko. Mam nadzieję, że nasi widzowie dużo się dowiedzieli na temat chmury i analityki i jak będą mieli jakiekolwiek pytania, to żeby się do Ciebie od razu zgłaszali i gdzie to mogą zrobić? Zapraszam. Mogą to zrobić na różny sposób. Jestem oczywiście dostępna na LinkedInie, jestem na Facebooku i są moje dane kontaktowe na stronie xplusglobal.com. Więc myślę, że wpisanie Justyna Wronka-Dudzińska spowoduje, że przeniesiemy się w taką przestrzeń, w której da się dostać do mnie, a ponieważ ja jestem online, czyli ja już przeszłam to, że zawsze jesteśmy online, to faktycznie zapraszam do kontaktu. Niezmiernie mi miło było z Państwem rozmawiać. Świetnie, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Ja Wam dziękuję za dzisiejszą obecność i widzimy się za miesiąc. Celowo to mówię, bo od dzisiaj nasze kolejne webinary będą raz w miesiącu i zmieniamy całkowicie formę, ale o tym już będziemy Wam pisać w naszych social mediach, więc nie zdradzam, zachęcam do śledzenia i do zobaczenia za miesiąc. Cześć. Dziękuję, cześć. Cześć.